Ewa Kopacz, była premier, teraz pani poseł, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani zadowolona? Generalnie lubię życie i jestem zadowolona, że dzisiaj jest w miarę cieplejszy dzień niż wczoraj, więc tak. A ja nie pytam o samopoczucie, tylko pytam, czy jest pani zadowolona z tego, że startuje pani z Wielkopolski, a nie z Warszawy, tak jak pani tego sobie życzyła i o czym marzyła? Wie pani, to są specyficzne wybory, a te specyficzne wybory to ukształtowanie takiej delegacji narodowej. Ale przyzna pani, że chciała pani startować z Warszawy. Niezależnie od tego, z jakiego okręgu będziemy startować, to najważniejsze, żeby realizować to, co dla nas jest najważniejsze, czyli budowanie silnej pozycji w Unii Europejskiej, odbudowywanie, żeby Ucieka być precyzyjną. Pani od tematu. A jakich argumentów użył Grzegorz Schetyna, żeby panią przekonać, żeby jednak pani wystartowała z Wielkopolski? Co prawda jedynka, ale jest tam pani, mówiąc kolokwialnie, spadochroniarzem, czy to spadochroniarzem? Jak to się mówi w takim slangu. Wyborcy tego nie lubią. Redaktor, a jak byłam premierem, to byłam premierem tylko dla Warszawy i dla Mazowsza. A jak byłam ministrem, to byłam ministrem tylko dla Warszawy i dla Mazowsza. Nie, byłam premierem dla całej Polski, byłam ministrem dla wszystkich mieszkających w Polsce. Więc dzisiaj jako przedstawiciel w Parlamencie Europejskim, ja wręcz pokochałam tą ziemię, muszę pani powiedzieć, jeżdżę tam. Musi pani jeździć, żeby zdobyć To tak jak każdy, to nic nadzwyczajnego, ale jestem w Wielkopolsce i poznaję ich zwyczaje i obyczaje, ale poznaję też ludzi na ulicy. Ale związki z Wielkopolską pani są żadne. No oczywiście, bo nie pochodzę z Wielkopolski, nie mam tam rodziny, ale chcę pani powiedzieć, że moje związki, jeśli tylko za wolą i przyzwoleniem oczywiście wyborców z Wielkopolski będę miała ten mandat, to moje związki będą bardzo ścisłe, bo tam będę miała biura, tam będę przebywać. Oczywistość. A nie chodziło o to, że w Warszawie drugie miejsce musiał dostać Andrzej Halicki, wierny druk Grzegorza Schetyny, bo okazało się, że jakby startował z Mazowsza, skąd pierwotnie miał startować, to raczej by się nie dostał do Parlamentu Europejskiego. Musiała się pani... Ja myślę, że wybory, każde wybory, nie tylko do Europarlamentu, to są wybory, które się rozstrzygają w dniu wyborów, ale kiedy tak każdy było, wrzuca nie kartkę. Tak było, chcę nie powiedzieć, było? Że decyzje, które podejmowała Rada Krajowa i Zarząd Krajowy, nie tylko Grzegorz Schetyna, oczywiście Grzegorz Schetyna ma swoje sugestie, ale też ma swoje prawa, bo jest przewodniczącym Ale partii. Patrzę na panią Więc w związku i nie z tym... widzę takie super... jakiejś euforii. Nie widzę tego generalnie, więc może mnie pani tutaj przekonywać, że tak, jestem zadowolona, ale moim zdaniem chciała pani startować z Warszawy i tyle. A co będzie, jak Leszek Miller będzie panią wyprzedzi? Ja zapytałam mnie pani, czy jestem zadowolona i odpowiedziałam pani na tak, a pani mówi, że jednak nie widzi pani we mnie euforii. Mowa ciała coś innego tutaj mówi. Wybory są jednak mimo wszystko dość poważne i te są na tyle poważne, że dzisiaj to nie euforia, ale taka organiczna robota, która jest cechą charakterystyczną dla tych, którzy mieszkają w Wielkopolsce i są bardzo pracowici. Nie bez kozery chwalimy Wielkopolan właśnie za pracowitość, za takie przywiązanie do porządku. Również chwalimy ich za praworządność. Tak, oczywiście. Teraz oni są bardzo pracowitym. Chcę troszeczkę się powiedzieć Wielkopolanom. Nie, jestem ambasadorem tej ziemi. No w końcu jeśli z ich woli zostanę w Europarlamencie eurodeputowaną, to będę reprezentować ich interesy. Pani, który startuje z dwójki? Wszystko się może w życiu zdarzyć, ale po to jest kampania i ciężka praca na to, żeby maksymalnie optymalizować i No nie obrazi się pani na rzeczywistość. Maksymalizować wynik. Nie obrazi się pani na rzeczywistość. Jest sondaż Ibris dla Radia Z. Tak. PiS miażdży was w Małopolsce. 47% do 30%. Dla Koalicji Europejskiej. Ale co z tego niby wynika? No pogrom, jeśli chodzi o Małopolskę. Znaczy może o tym będziemy rozmawiać 26 maja, wtedy kiedy Komisja Wyborcza policzy głosy. Ja jestem przekonana, że wszystkie te sondaże są przede wszystkim dla polityków i dla tych, którzy budują na tym wygodną na dla siebie narrację. Wrażenia? Ja uważam, że dzisiaj sondaże są po to, żebyśmy my, którzy w tych sondażach wypadamy nieco gorzej, zabrali się do ciężkiej pracy. I myślę, że ta ciężka praca przyniesie efekt, a pani będzie i pewnie wielu zdziwionych, kiedy się okaże, że te proporcje się odwrócą 26 maja. Czyli Róża Thun w Krakowie musi się zabrać ostro do roboty. Róża Thun ciężko pracuje, jest jedną z najlepszych eurodeputowanych. A jak z pani angielskim, pani premier? Na podstawowym poziomie. Ale podstawowy, to nie przeszkadzało mi to. Podstawowy. Ale szlifuje pani ostro angielski? Oczywiście, to każdy będzie szlifował.
angielski, ale jest pani przekonana, że wszyscy, którzy tam trafiają, mówią biegle po angielsku? Nie. Nie jestem jest przekonana. Jest ważne, co się mówi, a nie w jakim języku się mówi. To nie jest wybór na poliglotów, tylko na polityków, którzy twardo będą stawiać sprawy Polski i walczyć o sprawy Polski w Europarlamencie. Już rozumiem, dlaczego nie chciała pani stanąć do debaty z profesorem Krasnodębskim, który zaproponował. Ale ja z nim stanę, oczywiście w tym samym języku, w którym on rozmawia z Kaczyńskim. Niemiecku. Z Kaczyńskim, z Szydło, więc będę rozmawiać z nim w tym języku. A po co Grzegorz Schetyna spotykał się z Donaldem Tuskiem w Brukseli? Po co poleciał tam? A to proszę zapytać Grzegorza Schetynę. To pani nie wie, jako pierwsza wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej? Będąc w Brukseli, nie spotkać się z przyjacielem i z człowiekiem, który przez tyle lat był premierem polskiego rządu. To już nie jest szorstka przyjaźń, tylko tylko ale przyjaźń, tak? Jak pani sama powiedziała. Szorstka, nie szorstka, ale przyjaźń. Czyli spotykają się niewątpliwie. To ciekawe, prawda? Ja no myślę, bo Grzegorz Schetyna chyba nie przez przypadek pochwalił się zdjęciem z Donaldem Tuskiem w Brukseli. Podpisane tymczasem w Brukseli 3. No to rozumiem, że jest to zwiastuje ciąg dalszy. Ale pamięta pani też taką deklarację ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej, który powiedział, że będzie bardzo wspierał, nawet tworząc taki ruch obywatelski, opozycję po to, żeby wygrać w jesiennych wyborach parlamentarnych. Może wspierać jako szef Rady Europejskiej? No, ale nie będzie szefem Rady Europejskiej, kiedy skończy swoją kadencję w Radzie Europejskiej. No dobrze, ale jednak mimo wszystko wokół niego środowiska obywatelskie, te, które pamiętają jego działalność jeszcze tu w Polsce sprzed niemalże 5 lat, pamiętają, że to jest ten polityk, który rzeczywiście ma swój instynkt polityczny, jest zdeterminowany, jeśli chodzi o sprawy Polski, jest wyjątkowym patriotą i pilnuje interesów Polski również w Unii Europejskiej. No, na ten temat są różne zdania podzielone, Prawo i Sprawiedliwość, na pewno wiadomo, się z paniem nie zgodziło. Gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, ale niezależnie od tego, moje zdanie na temat Donalda Tuska jest bardzo jednoznaczne. Od wielu lat i myślę, że przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, w tym również Grzegorza Schetyny, też jest jednoznaczne, jeśli chodzi o Donalda Tuska. Wielki przyjaciel, twórca Platformy, ale wielki przyjaciel Platformy teraz. No, który zostawił Platformę Obywatelską i się wyeksportował do Brukseli. Czy Donald Tusk wystartuje? Jak zostawił? No trochę zostawił. A sądzi pani, że gdyby zaproponowano komukolwiek z PiS-u, czy komukolwiek innemu, bo to jest najwyższe stanowisko, jakie Polak w tej chwili piastuje w Unii Europejskiej, więc to jest duma i powód do dumy dla Polaków, a nie powód do tego, żeby atakować za to Donalda Tuska. Doceniono go jako tego, który uczestnicząc w posiedzeniach Rady Europejskiej, jako przedstawiciela naszego kraju, jako premiera przez 7 lat, doceniono jego zdolności do i dyplomatyczne, ale też zdolności do zawierania kompromisów, ale też dbałości wzór, o interes, po prostu wzór i interes Polski. A czy pani zdaniem Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? No, czas pokaże. Jeszcze nie zbieramy. Sama pani powiedziała, że na razie jego działalność w Europie nie pozwala mu mówić o jego planach. Donalda Tuska? A tak, na takie pytanie odpowiem tak. Jednoznacznie tak. Żeby startował w wyborach prezydenckich, tak? A dlaczego powinien wystartować? Bo uważam, że to jest świetny kandydat. Najlepszy, który może być. Mamy dzisiaj prezydenta, który jest uzależniony od swojego zaplecza politycznego. Mamy prezydenta, który dzisiaj, niezależnie od deklaracji, które słyszymy od niego i propozycji, które składa, a do tego ma prawo legislacyjne, sam potem próbuje kierować do opinii publicznej wątpliwości, czy rzeczywiście tak powinno być, a jego interesy partyjne interesy, jego zaplecza politycznego są dla niego priorytetem. No i tak to właśnie wygląda. Ewa Kopacz, była premier, jest naszym gościem. To tyle w części radiowej, ale jesteśmy cały czas na Facebooku i na radio.pl. Zapraszam. A dlaczego tak długo czekamy na program Platformy Obywatelskiej? Bo nie wiem, czy to Platforma Obywatelska pokaże swój program, czy cała Koalicja Europejska pokaże program dla nas. Jak wyobraża sobie Polskę po wyborach europejskich, czy też po wyborach w 2019 roku do polskiego Sejmu? To będzie bardzo krótko, bo 6 kwietnia już będzie wielka konwencja. No to długo czekamy. I 6 kwietnia będziemy mieli ten program. Jak na razie nasi oponenci polityczni pokazali tylko i wyłącznie program dotyczący nie wyborów do Europarlamentu, ale dotyczący naszych spraw krajowych. No dotyczące Europy też już pokazali. Mianowicie cóż takiego pokazali, oprócz tego, że nagle pokochali Europę?
Unię Europejską. Ale ja pytam jakikolwiek punkt dotyczący Unii Europejskiej i wyborów do Europarlamentu. Pani poseł, ale ja teraz pytam o koalicję europejską. No, chcielibyśmy wiedzieć, 6 kwietnia będzie duża konwencja, na której oczywiście będziemy prezentować swój program przewodniczący. Ale my, czyli Platforma Obywatelska, tak? Platforma Obywatelska, cała koalicja europejska, więc na tej konwencji będą nie tylko Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, ale przedstawiciele tych wszystkich ugrupowań, które weszły do koalicji europejskiej. No bardzo jestem tego ciekawa. Jak będzie spójny ten program, bo na razie to się różni. No widać po prostu na każdym kroku, co skwapliwie zawsze wykorzystują wasi oponenci z Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby kilka dni temu Katarzyna Lubnauer powiedziała, że nie zagłosuje, że Nowoczesna nie zagłosuje za 500+ dla każdego dziecka. To zupełnie inaczej niż mówi Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna. Dobrze, teraz mamy wybory do Europarlamentu. I to, co nas łączy, wszystkie te ugrupowania, to jest przede wszystkim euroentuzjazm. Czyli nie, my to jest chcemy, to, że chcecie odsunąć PiS od władzy. Że chcecie odsunąć PiS od władzy. To ale nie łączy. Mówię o tym, co się dzieje w Europie. Teraz, w tych wyborach. Wybory do Europarlamentu to są wybory najważniejsze od 1989 roku pod dwoma względami. Po pierwsze, dlatego, że są pierwsze przed parlamentarnymi naszymi w kraju i będą jak gdyby takim przedbiegiem. A ludzie muszą mieć taką nadzieję i wierzyć w to, że jesteśmy w stanie pokonać PiS, który do tej pory uważany był za teflonową partię. Niezależnie od tego, ile im przyklejano różnych afer, ile gaf strzelili, ile mieli nieudanych ustaw. W Małopolsce, jak widać, są cały czas teflonowi. No zobaczymy, ja powtarzam, naprawdę, ja bym bardzo chciała, żebyśmy jeszcze odrobinę te 50 kilka dni, które nas dzielą od tych wyborów, no tak, pokażą, jaki będzie prawdziwy wynik. Ale jak wyborcy mają wam wierzyć, skoro po prostu nie wie prawica, co robi lewica, co innego mówi Grzegorz Schetyna, co innego mówi Katarzyna Lubnauer, co innego jeszcze mówi na przykład. Że powinni wierzyć PiSowi. No gratuluję. Ja PiSowi nie można wierzyć. To ja są teraz ludzie, którzy chcę w tej dowiedzieć, chwili... o co chodzi z koalicją europejską. Ale ja bym chciała, żebyśmy też oprócz takiego symetryzmu, który polega na tym, że przede wszystkim tylko ci, którzy przez 8 ostatnich lat, co jest oczywiście powtarzane przez Prawo i Sprawiedliwość, powtarzają i wytykają opozycji, a dzisiaj tak naprawdę to powinniśmy recenzować tych, którzy rządzą. My, jak byliśmy rządzący, przez te 8 lat dostawaliśmy, bo to nas recenzowano. Ci rządzą 4 lata i nagle są pod jakąś ochroną tylko dlatego, że rządzą 4 lata. No, bez przesady. Więc ja bym chciała, bez żeby te 4 lata dzisiaj też były elementem takiej dyskusji politycznej. Przez 4 lata nie zbudowali sobie odpowiedniej narracji, która pozwoliłaby w 100% Polakom uwierzyć w ich dobre intencje. Mają oczywiście ze sobą media publiczne. Że jakakolwiek partia ma 100% poparcia. No nie ma takiego. Ale jeśli pani twierdzi, że my przez 8 lat budowaliśmy taką narrację, która pozwoli nam teraz nie ufać, kiedy jesteśmy w opozycji, no to ja tylko powtarzam, że 4 lata dzisiaj rządzących powoduje, że to oni są niewiarygodni. A gdzie proszę zobaczyć, w którym momencie są niewiarygodni, proszę powiedzieć, pani poseł? No, za chwilę powiem. Chcę powiedzieć, że dzisiaj wtłoczenie do umysłów naszych obywateli tej narracji, która jest przekazem dnia, jest najprostsze dzięki temu, że mają media publiczne. Media publiczne, które są wspierane. My nie mamy żadnych mediów, wspierane. Tak powiedział premier Morawiecki. Nie, no proszę, wolne żarty, ale kiedy to wolne wieczorem opowiadał ten dowcip, no nie wiem. No, w każdym razie 1,260 miliarda to jest ta ostatnia transza, ale 1 miliard złotych wcześniej, to są pieniądze, które nie słyszała pani, że to jest winny? Idą... Oczywiście Donald Tusk go namawiał do tego, żeby nie płacić abonamentu. I trzeba teraz te różnice w opłatach abonamentowych wyrównać. Ale chcę pani powiedzieć, że jak to się dzieje, że skoro już obywatele zapłacili to ze swoich podatków, bo to nie był prezencik, kolejny prezent od pana prezesa Kaczyńskiego, te 1,260 miliarda mediom publicznym, zapłacili ze swoich podatków, już obywatele, dlatego, że nie płacili ponoć abonamentu. To po co komornicy przychodzą do tych, którzy nie płacą podatku? Co, 2 razy ma obywatel płacić? Raz zapłacił ze swoich podatków. Do kogo przyszedł komornik? Ale oczywiście, że przychodzą, szczególnie do tych starszych osób, które niekiedy, podobnie jak pan prezes, nie odbierają zawiadomienia, nie płacą
są tacy, którzy nie płacą tego abonamentu i niestety tym starszym osobom, jeśli pani chce, to rzeczywiście możemy zbudować taką listę osób, do których pukają do drzwi komornicy i mówią, albo wchodzą na ich pobory i ściągają te zaległości. Więc jestem przekonana, że dzisiaj ci obywatele płacą podwójnie. To jest wiarygodna władza i na co płacą podwójnie? Na tą propagandę, którą się sączy każdego dnia? Bo rzeczywiście nie jest to telewizja publiczna, która wypełnia swoją misję, ale każde najdrobniejsze wydarzenie, każde najdrobniejsze zdanie wypowiedziane przez prominentnych polityków PiS-u jest dzisiaj traktowane jako wydarzenie narodowe. Propaganda, która dzisiaj pokazuje inną rzeczywistość niż ta, w której żyjemy. Więc proszę powiedzieć teraz mi, że są wiarygodni. No, to proszę powiedzieć, jaki pani zdaniem jest bilans tych 3,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości? No proszę bardzo. No proszę bardzo. No, kiedy my byliśmy w 2015 roku, to z nas zdjęto to procedurę nadmiernego deficytu. Czyli jak pani wie, uzdrowiliśmy na tyle. No, po 8 latach, no. No chwileczkę, ale Komisja Europejska po 8 latach, oczywiście można powiedzieć, że po 8 latach ciężkiego kryzysu w Europie i w Polsce, i w roku 2015 Komisja Europejska zdjęła z nas, postanowił jednak wyjąć z nas, połowę pieniędzy z OFE. Zdjęła z nas procedurę nadmiernego deficytu. Co robią ci po blisko 4 latach? No niestety zbliżają się do tego momentu, w którym będzie złamana reguła wydatkowa. Do 3% PKB. Może będzie, może nie będzie. No może będzie, może nie będzie, ale jedno jest pewne. Premier zapewnia, że nie przekroczymy tych 3% PKB, bo gdybyśmy przekroczyli, to rzeczywiście weszlibyśmy w tę procedurę podwyższonego deficytu. A wie pani, ja pamiętam premiera, który różne rzeczy mówił, a potem sądy mówiły zupełnie inaczej. W kampanii wyborczej. Czyli no, pani, teraz nie mamy kampanii wyborczej. My będziemy mieli nieustającą kampanię wyborczą, więc w związku z tym możemy tylko i wyłącznie opierać się na opiniach ekspertów i prosiłabym, żeby opierać się na opiniach ekspertów, a nie na opiniach tych, którym zależy na tym, żeby pokazać się w jak najlepszym świetle. Mówię o rządzących. Czyli raz, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość zadłuża nas ponad miarę, tak? Niebezpiecznie. Co jeszcze w pani ocenie? Proszę bardzo, zniszczyła praworządność w Polsce. Proszę zapytać Polaków, czy rzeczywiście dzisiaj są zadowoleni z systemu sprawiedliwości, który, nad którym panuje wszechobecne Prawo i Sprawiedliwość. Trójpodział władzy. Czy rzeczywiście dzisiaj niezależne sądy to są niezależne sądy, takie jakie powinny być, jakie są zapisane w Konstytucji? Czy dzisiaj niezawisłość sędziów to jest niezawisłość sędziów, tak jak powinno być? Czy dzisiaj w Polsce demokracja to jest prawdziwa demokracja, kiedy wychodzą na ulicę kobiety w formie protestu i to one są potem, czy obywatele wychodzący na ulicę protestujący, do czego mają prawo, bo w państwie demokratycznym prawo do demonstracji jest prawem, które obywatelskim. Prawem obywatelskim, w związku z tym no, nie można karać tylko tych, którzy występują przeciwko władzy, bo zawsze były protesty. Jak ja rządziłam, byłam premierem, jak my rządziliśmy przez ostatnie 8 lat, oczywiście, to byliśmy również niepozbawieni, nie mieliśmy komfortu, nie było spokoju, tylko też mieliśmy protesty i przyjmowaliśmy to z godnością. Z tą różnicą, że pani Kluzik-Rostkowska jako minister edukacji wychodziła do protestujących. I też pamięta pani, ale wychodziła, no, nie chowała się i nie uciekała, prawda? Wychodziła, dyskutowała i miała tą cywilną odwagę. Ja bym chciała, żeby dzisiaj każdy minister z tego rządu miał taką cywilną odwagę, jaką miała wtedy Kluzik-Rostkowska i wychodziła do protestujących. To jest nie przywilej ministra, ale wręcz obowiązek każdego ministra. Czy nauczyciele mają prawo? Skończyłam jeszcze. Jeszcze chciałabym powiedzieć, dobrze, bo pani mi zadała pytanie, więc ja bym chciała jeszcze powiedzieć o rzeczy, która jest związana również z Unią Europejską. Do tej pory w czasie kryzysu stawiano nas jako wzór tych, którzy obronili się w tych trudnych czasach. Mówię o gospodarce, o wartości naszej złotówki. Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj się nie stawia nas za wzór gospodarności, stawia się nas przed trybunałami europejskimi. Ale I to nie dlatego, że Trybunał Europejski chce dokuczyć Polsce, tylko dlatego, że rzeczywiście w Polsce dzisiaj łamana jest praworządność. Czy mało argumentów, które mogłyby świadczyć za tym, że ta władza wręcz szkodzi społeczeństwu obywatelskiemu? Znaleźliśmy się w gronie najlepiej rozwiniętych państw, czy nie znaleźliśmy się? No tak, ale... No właśnie. Ale
to pani sugeruje, że my żeśmy nie rozpoczęli wzrostu gospodarczego za naszych czasów. Za naszych czasów. Taką perspektywę, że właściwie wszystko się, można powiedzieć kolokwialnie i brzydko, wali. No ale jesteśmy w gronie tych najlepiej rozwiniętych państw. No, zostaliśmy zaliczeni przez międzynarodowe gremia. No. Ale ja oczywiście życzę krajowi jak najlepiej. I ekipa odpowiedzialna za finanse publiczne powinna mieć w tyle głowy, że czasy dobrej koniunktury się kiedyś kończą. A wtedy... No nadciąga spowolnienie, tak. No, a nawet skoro nadciąga spowolnienie, to dzisiaj nasze finanse publiczne powinny być pozbawione obciążeń, tych, o których mówiłyśmy, 3% PKB. Ale co więc mówił Grzegorz Schetyna, pani poseł? Że nic, co zostało obiecane, nie zostanie odebrane. To znaczy, że wszystkie obietnice złożone przez Prawo i Sprawiedliwość i te pomysły, które będą wcielać w życie jeszcze przed wyborami, zostaną utrzymane. Plus jeszcze, co powiedział Grzegorz Schetyna, 1000 zł znajdzie się na podwyżki dla nauczycieli. Ale no mało tego, no zapomniał powiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy. Tak? O jakiej? Że oprócz tego, że utrzymamy to, co oni dali, bo trudno sobie wyobrazić inaczej. Z czego weźmiemy inaczej, pani pieniądze? Trudno sobie wyobrazić inaczej, to jeszcze oddamy to, co oni zabrali. Czyli takie poczucie praworządność, będziemy rozwijać demokrację, przywrócimy normalność w wymiarze sprawiedliwości, będziemy stać na straży trójpodziału władzy. To są te rzeczy, które nie mają wymiaru finansowego, ale dla dumnych Polaków są wyjątkowo ważne. I to Polakom oddamy po odsunięciu PiSu od władzy. A jeśli chodzi o wymiar finansowy, to skąd, Grzegorz Schetyna weźmie te pieniądze? Zakładając, że będzie premierem i zakładając, że Koalicja Europejska, czy też opozycja szeroko rozumiana, wygrałaby wybory do Sejmu. Zacznijmy chociażby od ostatnich podwyżek i tych dla nauczycieli tego 1000 zł. No właśnie. To właśnie Platforma Obywatelska, nie wygląda to na licytację. Nie wygląda na licytację, bo my pokazaliśmy w przeciwieństwie do tych, którzy dzisiaj mówią, nie dadzą, bo nie mają, a mieli, bo przed chwilą już byli tak hojni, że na 40 nieomalże miliardów złotych rozdali pieniądze, dla nauczycieli nie było. Więc w związku z tym Platforma Obywatelska pokazała, skąd te pieniądze wziąć. Więc między innymi 1 260 000 to są pieniądze, które poszły na telewizję publiczną. To są te budżety, gdyby pani prześledziła budżet na rok 2019, o ile wzrosły przede wszystkim budżet Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii... Czyli będą cięcia. Nie. Jeśli chodzi o wydatki na te instytucje, które pani wymieniła. Nie, ja uważam, że dzisiaj wzrost tych wydatków w tych kancelariach powoduje, że dzisiaj brakuje na to, co dzisiaj jest priorytetem. Ale rozumiem, że trzeba w takim razie, jeśli dojdziecie do władzy, to nie będzie takich pieniędzy nie dla telewizji publicznej. No nie, nie będzie takich pieniędzy nie będzie na dla telewizji publicznej, dlatego że wszystkie media powinny w jednakowym stopniu wypełniać swoją misję publiczną, a nie być tą grupą, mówię, media publiczne nie będą tą grupą uprzywilejowaną, która będzie wspierana tylko i wyłącznie przez budżet państwa po to, żeby uprawiać propagandę polityczną. Dlaczego kilkoro europosłów głosowało za przyjęciem Akta 2? Tej projektu, tej dyrektywy w sprawie praw autorskich. Więc po pierwsze dlatego, że rozmawialiśmy z naszymi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim, mówiąc, że pierwszy etap, który dla nich będzie najistotniejszy, to wykreślenie z tej dyrektywy artykułu 13. Jeśli się to nie uda... Który to? Artykuł 13? Artykuł 13, który niestety uważam, że w mniejszym już w tej chwili stopniu niż to było na początku, powoduje jednak taką cenzurę w internecie. My jesteśmy zwolennikami wolności w internecie. Platforma Obywatelska jest zwolennikiem wolności w internecie. I dlatego tych kilkoro głosów zagłosowało za. Ale chcę pani powiedzieć, jak wyglądała decyzja Platformy Obywatelskiej w stosunku do eurodeputowanych z Platformy Obywatelskiej. Jeśli udałoby się w procedowaniu tej dyrektywy pozbyć artykułu 13, czyli wykreślić artykuł 13, wtedy oczywiście, a przy tym wykreślaniu artykułu 13 była dyscyplina partyjna i każdy jak jeden mąż głosowałby za wycięciem, za usunięciem artykułu 13 z tej dyrektywy. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie całości, każdy głosował według swojego... Nie widzimy się, ale uznania i wiedzy, którą posiadał na ten moment i nie było dyscypliny w głosowaniu. Tylko, że internauci tego nie rozumieją, też wyborcy, bo jeszcze w ubiegły piątek, tydzień temu na stronie Platformy na Facebooku umieszczono taki plakat wzywający do odrzucenia dokumentu. Nie dla ocenzurowania treści w internecie Akta 2 nie może być przyjęte. Hashtag.
Ale przecież powiedziałam pani wyraźnie, Platforma Obywatelska stoi murem za wolnością w internecie. Ale de facto dokument został przyjęty. Dokument, który oprócz tego artykułu 13 jednak trzeba przyznać, że ma wiele rozwiązań dotyczących chociażby praw autorskich. Więc cała dyrektywa, niezależnie od tego, gdyby była pozbawiona artykułu 13, byłaby niewątpliwie jednomyślnie przyjęta przez wszystkich. Cenzury w internecie nie będzie. A czy to wszystko będzie zależało, jak pani wie, dyrektywa to jest akt prawa pochodnego. Ale czyli będziemy musieli to wcielić w życie. Będziemy musieli, tak jak każdą dyrektywę, a nie rezolucję na przykład, ta, która jest w odróżnieniu od dyrektywy, no coś na wzór naszej uchwały, czyli prawa członkowskie będą musiały dostosować swoje prawo do tego, aby cel, który w tej dyrektywie został zapisany, został osiągnięty. Więc jeśli dzisiaj Polska będzie przygotowywać odpowiednie uregulowania prawne, czyli mówię o ustawach, to te ustawy muszą zminimalizować to, co znalazło się w artykule 13. Jeśli Platforma dojdzie do władzy, to będzie to takie minimalizowanie tego artykułu 13, które spowoduje, że dotrzymamy słowa dotyczącej wolności w internecie. Dziękuję. Eksperci zwracają uwagę jednak, że ta wolność dla takiego przeciętnego internauty jest jednak zagrożona, bo na przykład jeśli nakręca sobie filmik i użyje w ramach cytatu jakiegoś utworu innego twórcy, no to algorytm je po prostu tak, wykasuje. Ale niezależnie od tego, muszę pani powiedzieć, że to jest sprawa też pewnego rodzaju cenzury, która będzie cenzurować, tak, te treści, które będą, i to jest złe, bo my mamy, no znamy to z autopsji. Platformy cyfrowe będą miały obowiązek teraz monitorowania, czy treści, które są zamieszczane właśnie na tych platformach, łamią prawa autorskie, czy też nie ma. Dlatego też uważam, że to jest wielkie wyzwanie przed politykami, którzy będą dostosowywać tą prawo europejskie do prawa naszego lokalnego, polskiego. I to wyzwanie oczywiście Platforma Obywatelska podejmie. I chciałabym o tym rozmawiać wtedy, kiedy już będzie prawo obowiązujące tu w Polsce dotyczące harmonizacji prawa z tą dyrektywą. Pytanie od słuchaczy. Marek pyta, dlaczego Platforma Obywatelska nie obroniła Pawła Rabieja przed atakami PiS-u po wypowiedzi o etapowaniu? No to znaczy, że najpierw Związki Partnerskie, potem równość małżeńska, na końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Chodziło o tę wypowiedź. A sądzi pani, że pan Rabiej wymagał obrony? On się sam bronił w tym, co mówił. No raczej on dostał mówił, bęcki jeszcze od swoich kolegów, można powiedzieć, w takim dyskursie publicznym. On rozpoczął swoją dyskusję i oczywiście swoje... Rachocowski właśnie powiedział, że pan Rabiej powinien się zająć swoimi obowiązkami. No. No, ale to nic dziwnego. No, wiceprezydent powinien załatwiać swoje sprawy, ale które są wynikające z jego funkcji. To nie była pochwała, z jego pani, funkcji. Pani ja wiem, we wszystkim oczywiście można się dopatrywać złych rzeczy, ale jak pani widzi, nadal pan Rabiej jest wiceprezydentem. Pan Rabiej, który będzie wypełniał, a sądzę i jestem przekonana, że robi to świetnie, jest dobrym wiceprezydentem i będzie wypełniał swoje obowiązki i będzie to robił w teamie. Dzisiaj Trzaskowski jest tym prezydentem, który wie, że ta drużyna, czyli on i jego wiceprezydenci, to jest gwarant tego, że dobre zmiany w Warszawie nastąpią. Jeśli pan Rabiej czyli wygłasza... Pani zdaniem, panie premier, obroniliście Rabieja, tak? Rozumiem, że wystąpiliście w jego obronie publicznie. Ale pamięta pani wszystkie nasze wystąpienia, które polityków Platformy Obywatelskiej. I wszyscy powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, żeby doszło kiedykolwiek do adopcji przez parę homoseksualne dzieci. Ale pani mówi o czymś zupełnie innym. Ja mówię oczywiście o tej walce z homofobią, mówię o tym, o tolerancji, którą chce propagować zarówno pan Rabiej, jak i pan Trzaskowski. Mówię również o tym, że Polska jako kraj jest tym, który powinien jednak stawać po stronie słabszych, że nie powinno się nikogo wykluczać, że jesteśmy tolerancyjni jako naród i stąd podpisanie tej deklaracji. Natomiast pan Rabiej potem mówił i występował jako prywatna osoba, która mówił, ja będę... Jak to prywatna osoba? Ja też jestem, pani jest prywatną osobą. Teraz jest pani w pracy, jest pani dziennikarzem. Ja jestem politykiem, też jestem w pracy. Ale jak udzielał tego wywiadu, no to przecież ale nie uciekał to tego, że jest wiceprezydentem poglądy. Warszawy ale i, że, oczywiście, że nie. I że jest w Nowoczesnej. Ale mówił o swoich nieustalonych, na przykład z Trzaskowskim pomysłach, które wygłaszał jako Paweł Rabiej. Ja mam szacunek dla niego. Nie broni, tylko mówi, że to był jego prywatny
ale właśnie bronię go, mówiąc, że ma prawo do tych swoich prywatnych opinii w tej sprawie. I będę stała na straży każdego, który będzie wygłaszał swoje prywatne opinie, bo uważam, że każdy z nas ma do tego prawo. I ja, i pani jeden lubi jedno, drugi będzie bronił czegoś innego i ma do tego prawo, bo żyjemy w XXI wieku i w państwie demokratycznym. I kolejne pytanie od tegoż samego internauty słuchacza. Jakie jest pani stanowisko w sprawie ustawy o związkach partnerskich? No, chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy ja byłam premierem i wtedy mieliśmy przygotowany projekt ustawy o związkach partnerskich, byłam w stanie, gdyby rzeczywiście nie ten krótki czas, tą ustawę naszego posła Dunina procedować na sali. Mało tego, również jak pani wie, w każdej opcji są różnego rodzaju skrzydła i te bardziej konserwatywne i bardziej liberalne i te troszkę lewicujące. Tak jest również w Platformie Obywatelskiej, ale byłam po długich rozmowach z moimi parlamentarzystami i wiem, że gdyby trwał ten czas, czyli rządzilibyśmy na następną kadencję, uważam, że ustawę o związkach partnerskich mielibyśmy już w tej chwili uchwaloną. Czyli jeśli opozycja wygra wybory, to związki partnerskie powinny zostać zalegalizowane. Związki partnerskie to przecież również konkubinat. Pani wie, że tym ludziom należą się takie same prawa jak każdemu innemu. Jeśli ktoś nie ma sformalizowanego swojego związku i żyje, nawet jeśli dotyczy to kobiety i mężczyzny, bez formalizacji tego... Czyli związki partnerskie powinny być zalegalizowane. Powinny być. A równość małżeńska? Dla par homoseksualnych. Czy powinny być dozwolone małżeństwa dla par homoseksualnych? Ja uważam, że jeśli ktoś się decyduje w tej chwili, tak jak ktoś się decyduje dzisiaj na związanie się z drugą osobą, czyli mówimy o tej samej płci i w tym czuje się szczęśliwy, to dlaczego, jakim prawem ktokolwiek ma prawo mu zabierać to szczęście? Ale pytam, czy powinny być dozwolone małżeństwa homoseksualne w Polsce? Ale ja uważam, że dzisiaj związki partnerskie to nie tylko konkubinat, ale to również związki par homoseksualnych. Jeśli dobrze rozumiem, to powinniśmy poprzestać na związkach partnerskich. Nie wiem, jak je będziemy nazywać, tak? No bo wtedy musielibyśmy jednak mimo wszystko zmienić konstytucję. W konstytucji mamy zapis, co jest małżeństwem. Ja uważam, że nie ma w tym niczego złego. Jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie, jeśli dobierają się w pary, nawet jeśli są to pary homoseksualne, to mają być parami, którym nie utrudnia się życia w Polsce. Które będą miały prawo do tego, żeby dowiedzieć się o swoim partnerze czy partnerce, dowiedzieć się czy o jej stanie zdrowia, wglądu do dokumentacji, czy ewentualnie dziedziczyć, tak jest. To wszystko jest to, co powinno być w obowiązkach państwa, żeby nie utrudniać życia swoim obywatelom. Tak, faktycznie, żeby było małżeństwa homoseksualne, należałoby zmienić konstytucję. Do tego potrzeba 307 głosów. No raczej byłoby to trudno wykonalne w naszych warunkach. Przynajmniej na ten moment tak mi się to wydaje. Bronisław jeszcze pyta, czy kibicuje pani Wandzie Nowickiej w zdobyciu mandatu europosłanki? Ja Wandę Nowicką bardzo dawno znam, od bardzo dawna. I kibicuje jej pani? Wanda Nowicka to jest ta osoba, którą poznałam jeszcze będąc w sejmiku na Mazowszu, bo to był mój początek, bodajże 97 rok, wtedy, kiedy dostałam się do sejmiku ponad na Mazowszu. Ponad 20 lat temu. No strasznie dużo, nie? Bardzo dużo. No ale znam ją jako tą, która bardzo, bardzo mocno walczy o prawa kobiet. Znam ją również jako osobę bardzo czynną, biorącą udział w nieomalże w każdym kongresie kobiet. Mało tego, osobę wykształconą i bardzo zdeterminowaną. Jeśli chodzi o prawa kobiet, walcząca solidnie i mówiąca twardymi tekstami niekiedy o tym, co się polskim kobietom należy. Za to ją podziwiam. Życzę jej jak najlepiej. Dopuszczalność aborcji do 12 tygodnia. Sama oczywiście jestem osobą, która jest w tej chwili zaproszona na Kongres Kobiet i będę uczestniczyć w kolejnym Kongresie Kobiet, ale Kongres Kobiet, który odbędzie się w tym razem w Poznaniu, czyli jak pani widzi... Jaki przypadek, Wielkopolska, jaki prezent od losu dla Ewy Kopacz jeszcze będzie mogła się polansować. Tylko, że oczywiście ten Kongres Kobiet, termin i miejsce było ustalane zdecydowanie wcześniej, zanim jeszcze były listy do Europarlamentu, więc... No tak, ale no, jak to pani taki widzi, fuks po prostu, no taki fuks. Czyli jednak Grzegorz Schetyna miał nosa, że panią wystawił, tak. Jednak na listę, wstawił na listę w Wielkopolsce, ale na pierwsze miejsce. To jeszcze o jedną rzecz zapytam już na Proszę koniec, uprzejmie. Bo to jest zupełna świeżynka, można powiedzieć, o której pisze Gazeta Wyborcza. Mianowicie rzecz dotyczy jednego z urzędów. Chodzi o JODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych. I Głównego Inspektora Ochrony Tak jest. Danych posłowie Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zgłosili kandydaturę Jana Nowaka. To jest obecny dyrektor urzędu, ale też...
trzeba powiedzieć, ale powinien być niezależny w związku aktywny z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Tak, czyli nie powinien to być polityk, powinien to być prawnik. Z tego co wiem, ten pan nie jest prawnikiem, ma jakieś techniczne wykształcenie chyba menadżerskie. W każdym razie nie jest prawnikiem na pewno, a powinien być prawnikiem. No i nie powinien być oczywiście... Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. No to o czym to świadczy generalnie taka nominacja? No to świadczy o tym, że kolejna instytucja jest zawłaszczana przez Prawo i Sprawiedliwość. Oni niestety całymi garściami to państwo zawłaszczają. I nie mówię tylko o wymiarze sprawiedliwości, o prokuraturach, o KRS-ie. Mówię generalnie o instytucjach, które w tej chwili są obsadzane przez ludzi, którzy nie mają kompetencji, ale mają coś ponoć dla nich najważniejszego. Legitymację Prawa i Sprawiedliwości. No, według Gazety Wyborczej Jan Nowak jest człowiekiem, czy za takiego uchodzi, jest zaufanym człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego. Ale to w takim razie, jeśli okazałoby się, że szefem tego Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest polityk, no to to jest złamanie prawa wtedy? No niestety, jeśli chodzi o statut, w tej chwili to jest łamanie prawa. No to może to ten pan się zrzeknie po prostu osobę, członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Ale o czym pani mówi? No nie, no przecież... No tak jak no, prezydent się zrzeka no, członkostwa tak, no, prezydent w partii. Prezydent się zrzeka, ale mentalnie przecież nikt go nie zmieni, nawet jeśli on taką regułkę wygłosi. Jest oczywiście kandydatem pana prezesa Kaczyńskiego, a to jest najlepsza rekomendacja, naprawdę najlepsza. Choćby nie miał kwalifikacji nawet do tego, żeby kierownicze stanowisko pełnić, ja nie mówię o tym panu, bo rzeczywiście jest wykształcony, tylko w zupełnie innym kierunku. Ale gdyby się okazało, Wydział Mechaniki właśnie, Precyzyjnej, no właśnie, ale ma też podyplomowe studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. No właśnie, wiedziałam, obiło mi się to o uszy. Więc jestem przekonana, że ten człowiek, największym atutem tego człowieka jest rekomendacja prezesa Kaczyńskiego, a nie jego predyspozycje do pełnienia tej funkcji. To tak jak Jacek Kurski będzie prezesem Telewizji Polskiej, dopóki będzie to odpowiadało Jarosławowi Kaczyńskiemu chyba. No, dopóki będzie przydatny, a jest, jak widać, oglądając telewizję publiczną, wiemy, jaką rolę telewizja publiczna w tej chwili spełnia, więc w związku z tym... No proszę, ale naprawdę my nie byliśmy osobami, które chodziły tam po to, żeby zbierać tylko i wyłącznie laurki, a dziennikarze nie zastępowali rzeczników partii, no, w tej telewizji. Więc pozbyto się wielu, naprawdę wielu wspaniałych dziennikarzy, którzy pracowali w tej chwili są tylko i wyłącznie wybrańcy. I kropka. I kropka. I kropka. Bardzo dziękuję. Ewa Bardzo Kopacz, dziękuję. Była premier, kandydatka na europosłankę z ramienia Koalicji Europejskiej, tak, z Wielkopolski numer 1, ale też przede wszystkim członkini Platformy Obywatelskiej. Tak. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Miłego dnia. Jakby pani redaktor was spotkała na ulicy i zapytała, jak się czujecie, to odpowiadajcie świetnie, niezależnie od tego, że jeszcze trochę słońca mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję.